Dzień dobry, Izabela Kramarz. Witam i zapraszam na kolejne wydanie serwisu Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej. A w nim o rozdziale sportu i kultury, czyli powołaniu Miejskiego Centrum Sportu, ponadto o testowym autobusie elektrycznym, który wozi pasażerów na trasie z Trzebini do Chrzanowa oraz zakazie wchodzenia na tereny zagrożone zapadliskami wydanym przez Wojewodę Małopolskiego. Zapraszam. Miejskie Centrum Sportu, powołane na bazie krytej pływalni, zajmie się administracją obiektami sportowymi w gminie Chrzanów. To właśnie ta jednostka już od wakacji będzie zarządzała powstającym na osiedlu Kąty letnim basenem i boiskiem, a w przyszłości obejmie także w zarząd m.in. halę widowiskowo-sportową w Chrzanowie. O powołaniu MCS radni miejscy zdecydowali na wniosek burmistrza na ostatniej sesji. Impulsem do rozdziału kultury i sportu jest fakt, że w tym roku oddajemy jedną z naszych największych inwestycji sportowych, czyli stadion miejski przy ulicy Leśnej oraz letnie baseny. Musimy już dzisiaj zdecydować, która z jednostek gminy będzie się nimi na co dzień zajmować, zarządzać, gospodarować. Właściwie dzisiaj mamy dwie opcje. Bo z jednej strony mamy krytą pływalnię, która jest jednostką budżetową zajmującą się stricte sportem. To już nie tylko kryta pływalnia, ale również funkcjonujący obok skatepark. No i mamy Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, który poza Domem Kultury, poza szeroko rozumianą kulturą, zajmuje się także w jakiejś części sportem, bo zarządza halą widowiskowo-sportową w Chrzanowie, zarządza boiskiem Orlik. Podjąłem decyzję, żeby wreszcie zrobić z tym porządek i żeby MOKSiR był instytucją kultury, stał się takim miejskim ośrodkiem kultury i już nie zajmował się sportem i rekreacją. Natomiast wszystkie działania z zakresu właśnie sportu, jego animacji, zarządzania obiektami sportowymi znalazły się w jednej jednostce, która po prostu z czasem wyspecjalizuje się w zarządzaniu tą infrastrukturą sportową w naszej gminie, której jest też przecież coraz więcej, bo co chwilę budujemy nowe boiska. I od tej decyzji, którą podjęła Rada Miejska, możemy rozpocząć już przygotowania do tego, żeby właśnie Miejskie Centrum Sportu, które dzisiaj oficjalnie powstało na bazie krytej pływalni, zarządzało właśnie basenem na osiedlu Młodości, skateparkiem, letnimi basenami na Kątach, stadionem miejskim, a docelowo od 1 stycznia 2024 roku także halą widowiskowo-sportową oraz naszym kompleksem Orlik przy ulicy Zielonej na osiedlu Północ. Wierzę, że dzięki temu będziemy mogli uzyskać większy profesjonalizm w zarządzaniu obiektami sportowymi, też większą elastyczność, bo będziemy mogli, nie wiem, ratowników na przykład z krytej pływalni w sezonie letnim przerzucać na letnie baseny, w jakiejś mierze lepiej gospodarować czasem pracy również pracowników. Z drugiej strony wierzę, że ta instytucja Miejskie Centrum Sportu docelowo stanie się takim animatorem sportu na terenie naszej gminy, że to ona przejmie od nas organizację choćby pociągu do biegania, czy też olimpiady przedszkolaków. Dwie takie sztandarowe imprezy sportowe, które dzisiaj realizowane są przez zespół pracujący w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. A Miejski Ośrodek Kultury będzie mógł skupić się na tej swojej podstawowej działalności i zająć się propagowaniem, animacją kultury w naszej mieście. To pierwszy krok do tego, o czym mówiło się rzeczywiście od dawna, czyli właśnie do tego rozdziału kultury i sportu. Tak naprawdę jeszcze sporo spraw formalnych do tego, żeby on już taki stał się rzeczywisty. Tak, no właściwie największa decyzja zapada już dzisiaj, bo zmiana statutu, nadanie statutu właściwie Miejskiemu Centrum Sportu, ono tylko musi się nabrać mocy urzędowej, czyli ten okres vacatio legis musi minąć. Ta uchwała wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Od tego momentu dyrektor Miejskiego Centrum Sportu będzie mógł już podejmować oficjalnie kroki związane z przygotowaniem naszej inwestycji na kontach do otwarcia jeszcze w te wakacje. Zmieni się sposób finansowania tych jednostek, no i też zatrudnienie w obu obiektach, przede wszystkim w Miejskim Centrum Sportu, bo tam na razie tych pracowników nie jest zbyt wielu. Sposób finansowania się nie zmieni, bo to jest dokładnie taka sama jednostka jak była, czyli w całości jej dochody są dochodami budżetu gminy, jej wydatki będą wydatkami budżetu gminy. Jedynie co to uporządkujemy te kwestie formalne, ponieważ dzisiaj trochę niezgodnie z tym, co mówi ustawa, bo finansując
kulturę, przekazując dotację do MOKSiR-u, dotację podmiotową, to powinna być dotacja na kulturę. A my w części z tej dotacji finansowaliśmy utrzymanie hali sportowej i Orlika. Teraz porządkujemy te kwestie, bo ta dotacja na halę sportową, na Orlik po prostu będzie kierowana do Miejskiego Centrum Sportu. Oczywiście Miejskie Centrum Sportu też musi mieć czas na to, żeby przygotować się organizacyjnie, w tym personalnie. Dlatego ta uchwała podejmowana jest jeszcze w kwietniu, po to, żebyśmy do tego sierpnia byli gotowi już organizacyjnie na otwarcie obiektów na kontach. Od minionego poniedziałku przez 2 tygodnie na trasie między Chrzanowem a Trzebinią pasażerowie ZKKM mają okazję jeździć nowoczesnym autobusem elektrycznym. To pojazd testowy, który pojawił się z inicjatywy przewoźnika, czyli firmy Transgór. Przepisy unijne, stanowisko Unii co do paliw kopalnych, co do silników spalinowych jest jednoznaczne. W związku z tym nie ma wyboru. Perspektywa, przyszłość jest tylko przed autobusami elektrycznymi. I dlatego też decydujemy się prowadzić rozmowy z producentami autobusów w Europie, takim jak Solaris, w tej chwili Mercedes, ale i także MAN. Stąd też właśnie jest okazja, że zjechał nowiutki autobus ECTR, aby go pokazać jako pewną propozycję możliwości nabycia takich autobusów, aby one stanowiły wręcz podstawę. Jeśli chodzi o autobusy, które mogą świadczyć usługi przewozowe na terenie Chrzanowa, Trzebini, Libiąża. Mamy nadzieję, że tak się właśnie stanie, że taka możliwość istnieje, że w oparciu o środki unijne takie autobusy również będą mogły tutaj być zakupione i eksploatowane. To jest zalążek do szerszej dyskusji, który rodzaj. A ten autobus na cele testowe przez 2 tygodnie ma jeździć w firmie Transgór. Pasażerowie będą mogli sami przekonać się o tym, czy jeździ się inaczej. Jazda bardzo cicha, to przede wszystkim. On jedzie cichutko, to słychać tylko ten hałas, który wydają opony w tarciu z nawierzchnią jezdni. Zachęcam i polecam. Liczymy tutaj na to, że i pasażerowie, i kierujący docenią właśnie ten komfort z podróżowania takim pojazdem, bo jest to coś innego. Ten test ma też sprawdzić przede wszystkim najistotniejszą rzecz z perspektywy przewoźnika, czyli też zasięg autobusu. Jakie są jego zalety? Ta zeroemisyjność. To są też systemy bezpieczeństwa. Ten pojazd jest wyposażony w 3 systemy wspomagające kierowcę, asystenta prawego boku, który wspomaga kierowcę w obserwowaniu tego martwego pola. Posiada system, który w sposób automatycznie zatrzyma autobus, jeżeli przeszkoda przekroczy jego oś, i też jest system widoku kamer 360 stopni, który też pozwala kierowcy bezpiecznie obserwować jego otoczenie. Ale żeby umilić ten czas podróży, napomnę, że po prostu, że autobus jest wyposażony w gniazdka USB, dzięki którym każdy pasażer w każdym rzędzie będzie mógł komfortowo podładować swoje urządzenie też mobilne. Są też zapewne minusy. Myślę, że tak najbardziej tutaj dla przewoźników odczuwalne to jest to, że trzeba go naładować, a to troszkę zajmuje. Ten czas ładowania jest uzależniony od wielkości ładowarki. Dla przykładu, decydując się na zakup ładowarki o mocy 120 kW, do pełna ten autobus możemy naładować w czasie 3 godzin. Zapytam o cenę. Tutaj akurat ten konkretny egzemplarz to jest poziom ceny pomiędzy 2,7 a 3 miliony złotych. Sądzi pan, że stać nas na takie autobusy? To jest drogie rozwiązanie, ale aktualne analizy wykazują, że elektryczny jest najtańszy w tej chwili. Jak autobus elektryczny, to muszą być stanowiska do ładowania. Czy to by się dało rozwiązać tutaj u nas w powiecie chrzanowskim? Tak. Akurat to rozwiązanie, które będziemy dzisiaj prezentować, przewiduje ładowanie tylko i wyłącznie plug-in. Rozkład jazdy i prasa przewozowa musi być tak zaplanowana, żeby wykonał swoje w miarę możliwości zasięgu, a podobno ma przejechać około 200 km bez ładowania, wrócić na bazę transportową, tutaj podłączyć się do wtyczki, ładować i wykonywać kolejne zadanie przewozowe. Ten autobus, który tu widzimy, jest autobusem czysto elektrycznym. Natomiast Mercedes przygotowuje
na wiosnę przyszłego roku. Produkcja autobusu właśnie hybrydowego, czyli elektryczny, ale również z dodatkowym zasilaniem ogniwem wodorowym, który przede wszystkim z naszego punktu widzenia jako eksploatującego te pojazdy zwiększy zasięg tych autobusów, także pewność przejazdu. Dlatego, że autobus elektryczny jednak mimo wszystko w różnych warunkach drogowych czy pogodowych ta jego zdolność pokonania określonego dystansu jest różna. A w przypadku tego zasilania wodorowego można powiedzieć byłoby to uniezależnione i tych wymaganych przez nas chociaż 300 kilometrów byłoby pewne do wykonania. No i oczywiście w dalszej perspektywie, a może nie w dalszej, bo już przecież są produkowane autobusy wodorowe, czysto z ogniwem wodorowym. Taka możliwość też istnieje, ale no być może trochę jako odleglejsza ze względu na możliwości w tej chwili zatankowania tych autobusów. Nie słyszałem, mimo że w Trzebini wodór jest produkowany, to nie słyszałem, żeby na razie było źródło zatankowania, załadowania tym wodorem autobusu wodorowego. Ale postęp pędzi, to widać, że się rozpędzamy, więc być może i takie możliwości się tutaj pojawią. Jeśli się pojawią, to naprawdę to obserwujemy i jesteśmy jako przewoźnik zainteresowani, żeby te nowoczesne rozwiązania do firmy wprowadzać i świadczyć usługę na rzecz ludności takimi nowoczesnymi pojazdami. Kopalnia Dolomitu Żelatowa w Chrzanowie zainstalowała myjkę do samochodów wyjeżdżających z terenu zakładu. O takie rozwiązanie od lat wnioskowali mieszkańcy osiedla Borowiec. Skarżyli się na pył i brud na drogach. Uciążliwości powstawały właśnie przez auta transportujące kruszywo z kopalni. Inwestycje te, które tutaj zaczynamy robić, są to inwestycje, które będą poprawiały w zakresie ochrony środowiska. Jest to nowoczesna myjka do mycia kół samochodowych. Koszt jej to jest około 500 000 zł. W związku z tym działa od wiosny i myślę, że będzie nam pomagała zminimalizować uciążliwość pod względem wynoszenia przez koła samochodów pyłu, kurzu i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie zlikwidować na 100%. Natomiast dodatkowo zatrudniamy na umowę cywilnoprawną firmę, która sprząta, jak widać to było na tym, zawsze dwa razy w tygodniu plus weekendy, wszystkie inne, droga jest czyszczona. Każdy samochód, który od Was wyjeżdża z towarem, musi przez tą myjkę przejechać? Tak, to jest obowiązek i tu są pilnowani kierowcy, aby mogli korzystać spokojnie. Myślę, że to jest, wejdzie w nawyk kierowców z tego względu, że myjka jest, tak jak powiedziałem, od wiosny, po próbach technicznych, po wszystkich innych odbiorach, więc tak jakby kierowcy tutaj już zaczynają nawet korzystać z tego coraz bardziej, widząc, że wyjeżdżając na drogę nie mają problemów ani z policją później, ani z nikim, bo każdy kierowca wyjeżdżający na drogę i próbujący ją zabrudzić ponosi odpowiedzialność zgodnie z kodeksem postępowania drogowego. Myjka myje koła i dół samochodu, ale i tak trzeba się liczyć z tym, że pewien pył choćby z tego, co oni wiozą, może być. Wszystkie są po wyjeździe plandeczone samochody. To jest obowiązek kierowcy do wyjazdu na drogę. Jeśli takiego nie dopilnuje czynności, wówczas narażony jest na sankcje związane z policją. Natomiast, no tak jak mówię, no, my nie jesteśmy w stanie też upilnować każdego kierowcy. To bądźmy świadomi tego, to jest jego obowiązkiem. Zresztą tutaj każdy otrzymał instrukcję wyjazdu na drogę, podpisał, że się zapoznał z nią, więc my tutaj robimy, co możemy. Mieszkańcy od bardzo dawna monitorowali, prosili o to, żebyście właśnie Państwo w tym kierunku zmierzali. Trochę to trwało, zanim się ta myjka pojawiła. Najpierw musieliśmy wykonać pewną pracę związaną z infrastrukturą, związaną z dojazdem do kopalni, czyli wykonanie rowów opaskowych, odwodnienia, wykonanie na drodze dojazdowej naszej położenia masy bitumicznej, czyli asfaltu, co pozwoliło dopiero wtedy nam na inwestycje, jeśli idzie o urządzenie do mycia kół
samochodu i z tego względu z bardzo prostych przyczyn, że wjeżdżając umytymi samochodami na pobocze nieutwardzone, zrobilibyśmy jeszcze mieszkańcom większą krzywdę, więc proszę o wyrozumiałość mieszkańców, aczkolwiek wszystko idzie zgodnie z naszymi zamierzeniami, aby poprawić ochronę środowiska. Ten samochód czyszczący czyści tylko drogę, która jest jeszcze w Państwa administracji, czy wjeżdża już na ten fragment gminny także? Samochód, który czyści drogę, natomiast my wiosenne i jesienne przełomy pogody wyjeżdżamy na drogi i chodniki gminne i tam doprowadzamy je do wyczyszczenia i do stanu używalności, tak żeby mieszkańcy mogli chodzić nie po błocie, tylko po chodniku wyczyszczonym. Zauważyliście już Państwo jakąś zmianę? No, jeździcie też tą drogą, obserwujecie, czy rzeczywiście jest lepiej? Zdecydowanie jest lepiej. Asfalt jest czysty do samego skrzyżowania. Pewno, że tam na poboczu czasami się potrafią znaleźć jakieś pyły, ale to jest znaczna, bardzo znaczna poprawa stanu nawierzchni. No, mieszkańcy tutaj wnioskowali od lat właśnie o myjki, o czyszczenie drogi. Sądzi Pan, że taka myjka, myją koła aut wyjeżdżających, coś może pomóc? No, myślę, że raczej nie, no ale przynajmniej się starają, także to jest na plus na pewno. No, tiry jeździły i będą jeździć, prawda? Jeżeli to jest nowe, to na jakiś czas będzie dobre, ale potem to. To jest przecież pył, kamień, to się w filtry się wszystko będzie zapychało, kto to będzie czyścił. Na pewno jakaś firma zewnętrzna, ale czy co z tego będzie to? Póki co coś zrobili, myją, to dobrze, że w ogóle... Dobrze, że w ogóle coś próbują robić, bo tak to faktycznie, no, mogą narzekać. Dach, jakby pani przyjechała, to jest zamiast brązowy, jest żółty. To też jak przyjdzie, to spłuka, nie, bo spłuka. Ale sam fakt jest taki, że to wszystko się korzy. Oni sami przyznają, że całkowicie wyeliminować tego pyłu przy takiej... Nie da się. To by trzeba było zlikwidować, to wtedy tak. Kopalnia zainwestowała w myjkę taką samochodową przed wyjazdem. Samochody mają mieć myte koła podwozia. Sądzi Pan, że to jest jakieś rozwiązanie? No na pewno, bo to tylko z samochodów się chyba tak kurzy, bo może stamtąd to nie, bo to gdzieś tam ucieka dalej. Mhm. Tylko z tych samochodów. Czyli co, może pomóc? Może, na pewno. Coś trzeba, kopalnie też są potrzebne. Drogi budują i autostrady z tych kamieni, no skądś to trzeba brać. Wojewoda Małopolski wydał zakaz wstępu na tereny w Trzebini zagrożone zapadliskami. Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 maja. W przypadku złamania zakazu najpierw będą pouczenia, a następnie kary finansowe. Miejsca objęte zakazem ma oznaczyć spółka restrukturyzacji kopalń z Bytomia. Wojewoda zdecydował się na ten krok, bo jak mówił, zdarzały się przypadki, że mimo ustawionych już tablic z zakazem wejścia, niektórzy ignorowali ten komunikat. Takie tablice ustawiało m.in. nadleśnictwo. Część zapadlisk pojawiła się właśnie na terenach leśnych. Zachęcam do zaglądania na stronę internetową Nadleśnictwa Chrzanów, gdzie jest bardzo szczegółowa mapa z pokazanym terenem, gdzie jest szczególnie duże prawdopodobieństwo wystąpienia tych zapadlisk. Jeżeli chodzi o terytorium, no to już spory obszar. Mówimy o fragmentach trzech leśnictw. Leśnictwa Płoki, Bukowno oraz Ciężkowice. Patrząc bardziej terytorialnie, to przede wszystkim gmina Trzebinia, rejon osiedla Sierszcza i Gaj. Zapadliska pojawiały się w masywach leśnych głównie w rejonie osiedla Gaj i Sierszcza w Trzebini. Starano się je zasypywać na bieżąco. My współpracujemy z SRK, które na bieżąco, tam gdzie tylko jest możliwość, od razu je zasypuje. W terenie są już zakazy wstępu w postaci tablic przy wszystkich głównych drogach prowadzących do lasu, duktach leśnych czy szlakach spacerowych. Będziemy je na bieżąco oczywiście jeszcze doznakowywać wszędzie tam, gdzie będzie taka potrzeba. Kolejne zapadlisko pojawiło się choćby w mijającym tygodniu. I takie sytuacje niestety mogą się zdarzać. Jak informował główny geolog kraju Piotr Dziadzio, na terenie Trzebini zlokalizowano 481 miejsc potencjalnie zagrożonych zapadliskami, z czego 38 w niewielkiej odległości od zabudowań. Sprawa była dyskutowana zarówno podczas posiedzenia Komisji Sejmowej, jak również wielokrotnie na posiedzeniach sztabów kryzysowych wojewody i burmistrza Trzebini. Ten ostatni w kwietniu informował, że choć bezpośrednio zagrożenia dla budynków nie ma, to gmina jest przygotowana na konieczność ewakuacji mieszkańców. Wskazano również tereny, na których jest zabudowa mieszkaniowa. Zanim jednak zostanie podjęta decyzja o potrzebie ewakuacji czy tymczasowego ewakuowania mieszkańców, spółka restrukturyzacji kopalń niezwłocznie rozpocznie prace związane z potwierdzeniem tych informacji, jakie otrzymaliśmy z Państwowego Instytutu Geologicznego. Ostatecznie nie świadczy to o tym, że tam
Deformacja powstanie i jest zagrożenie, niemniej jednak musimy się utwierdzić, zanim podejmiemy dalsze radykalne decyzje, przede wszystkim patrząc na bezpieczeństwo mieszkańców. Jak wyglądają zapadliska, mieszkańcy mogli zobaczyć choćby na profilu facebookowym Łukasza Michalika, który największy z nich sfilmował dronem. Jeżdżę i szukam takich większych tak naprawdę zapadlisk. Śledzę grupy na Facebooku, na których mieszkańcy publikują różne informacje odnośnie zapadlisk. Dostaję też takie informacje w wiadomościach prywatnych, także no staram się reagować. Faktycznie zdjęcia i filmy nie oddają skali tych zapadlisk. Na żywo wydają się zdecydowanie większe i robią ogromne wrażenie. Czy to nie jest tak, że jak przyjeżdżasz na miejsce, nagrywasz, to jest taki niepokój, że to zapadlisko może się choćby powiększyć? Tak, oczywiście jest taki niepokój. No, każdy odgłos jakby w lesie potęguje to wrażenie. Trzeba uważać. Jakie zapadliska zrobiły, czy które zapadliska zrobiły na tobie takie największe wrażenie, dały najwięcej do myślenia? No na pewno zapadlisko na cmentarzu w Gaju. To było takie najbardziej spektakularne, gdzie tam ziemia pochłonęła 40 nagrobków. Też takim zapadliskiem było zapadlisko na boisku w Sierszy, gdzie przecież cały czas odbywały się treningi. Też utkwiło mi w pamięci zapadlisko na jednym z ogródków działkowych, gdzie w leju znajdowały się już elementy placów zabaw dla dzieci, czyli huśtawki. Między innymi no aż strach pomyśleć, co by się mogło stać, gdyby ktoś znajdował się na miejscu. Wojewoda poprzez wprowadzenie zakazu chce uniknąć sytuacji, w jakiej mogłoby dojść do wypadku z udziałem ludzi zbliżających się do dziur. Równocześnie mają być prowadzone działania, które mają zminimalizować ryzyko powstawania kolejnych zapadlisk. To mamy dwa aspekty. Pierwszy to jest kwestia zatrzymania drastycznie wzrastającego zwierciadła wody. I to już w najbliższym okresie 2 miesięcy będzie miało miejsce poprzez wykorzystanie 2 piezometrów. Piezometru pierwszego i piezometru 1 prim, w których zostaną umieszczone pompy, które będą odpompowywać wodę. Wydajność tych pomp z informacji, jakie uzyskałem, jest to 5,5 metra sześciennego na minutę i to ma spowodować, żeby tego przyrostu nie było. A drugim elementem równie ważnym jest wykonanie, czyli tak naprawdę poszerzenie i pogłębienie istniejącego potoku Kozi Brud. I w tym celu dedykowana jest specustawa, z której zamierza spółka restrukturyzacji kopalń w porozumieniu z miastem, z gminą wykorzystać. Na razie miejsca objęte zakazem wstępu wprowadzonym przez wojewodę mają być otoczone taśmą i oznakowane. Średnio 3 miliony złotych rocznie wydaje gmina Chrzanów na sprzątanie miasta. Właśnie rozpoczęło się wiosenne sprzątanie gminnych dróg, chodników, ale także dzikich wysypisk, których niestety nie ubywa. Zakończyliśmy pozimowe sprzątanie, czyli usuwanie piasku z chodników i dróg. Piasku, który był wykorzystywany do zwalczenia śliskości, gołolodzi. A już w tym momencie przystąpiliśmy do normalnego utrzymania, czyli zamiatania ulic, mycia infrastruktury, opróżnienia koszy. Firmy swoją pracę wykonują według harmonogramu zawartego w umowie. Czy są jakieś przewidziane tereny, gdzie to sprzątanie odbywa się częściej, takie powiedzmy reprezentacyjne ulice? Tak, na ulicach i chodnikach w centrum miasta, gdzie ten ruch jest większy, bardziej wzmożony, tam oczyszczanie chodników dróg odbywa się kilka razy w tygodniu czy 4 razy w tygodniu, natomiast w miarę na terenach, których ten ruch jest mniejszy, mniej uczęszczane są, jest to 1 raz, 2 razy w tygodniu, czasami 2 razy w miesiącu. Widać rzeczywiście w ostatnim czasie, zwłaszcza ekipy sprzątające w różnych miejscach, a mimo to widać też gdzieś śmieci i papierki, czy to my sami sprawiamy, że niestety te efekty posprzątanych ulic nie są długo? Tak, trzeba to niestety przyznać. Na terenie gminy jest 500 koszy ulicznych. One są, pomimo że są ustawiane w różnych miejscach, są albo przepełniane, albo śmieci leżą nieopodal. Niestety notorycznie mamy kosze wypełniane śmiećmi, workami, które są czy to z działalności gospodarczej, okolicznych sklepów, firm, z domów prywatnych. Trudno mi powiedzieć, czy to wynika z tego, że ktoś nie ma podpisanej umowy, czy po prostu nie chce się iść do wiaty śmietnikowej i kłada się ten worek do śmietnika. A to kosza ulicznego, a chyba to nie o to chodzi. Sprzątacie Państwo ulice, chodniki, ale jak rozumiem tylko te przy terenach gminnych, bo są choćby na Alei Henryka takie budynki, które należą do właścicieli prywatnych i to oni powinni posprzątać chodnik przed swoją posesją. Tak, mało tego, na terenie gminy są przecież różni zarządcy dróg, różne drogi różnej kategorii i to oni mają obowiązku utrzymywać drogi, której są właścicielami, zarządcami.
Natomiast zgadza się, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości, które bezpośrednio przylegają do chodnika, obowiązek utrzymania czystości właśnie na tych chodnikach. Gmina sprząta ulice w centrum, ale nie tylko, bo również tereny zielone poza nimi, tam też różne niespodzianki czekają. Tak, sprzątamy tereny na terenie całego miasta. Gminna zieleń jest objęta również utrzymaniem i to terenów zielonych, i chodników na terenach zielonych i opróżnieniem koszy codziennie. Czy to jest tak, że na tych terenach zielonych poza centrum miasta wciąż te dzikie wysypiska się pojawiają, na wiosnę je widać? Oczywiście. Oczywiście, jeżeli zima jest szczególnie śnieżna, to później na wiosnę odsłaniają się te wysypiska. Wiosną ruszamy z akcją usuwania dzikich wysypisk, która trwa aż do jesieni. Również działa na terenie naszej gminy ekipa pracowników społecznie użytecznych. Jest to w tym momencie 8 pracowników, którzy 2 razy w tygodniu kierowani są na różne tereny w gminie, również i na sołectwach, żeby sprzątać te tereny. Ile średnio rocznie gmina wydaje na to, żeby rzeczywiście posprzątać ulice, chodniki, przynajmniej te należące do niej? W ciągu roku na zadania związane z utrzymaniem letnim i zimowym, czyli również i czystości chodników i dróg, na terenach zielonych i tych przy drogach około 3,5 miliona złotych. To spora kwota, a i tak zdarza się, że pojawiają się zarzuty mieszkańców, że nie jest dostatecznie czysto. O czystość powinniśmy dbać wszyscy. To jest nasza wspólna przestrzeń i każdy śmieć, który mamy w kieszeni, powinien trafić do kosza. Nie jesteśmy w stanie zapewnić koszy co kilka metrów. Poza tym chyba nie powinno być przyzwolenia społecznego, żeby nasze wspólne pieniądze wydawać na zadania związane właśnie ze zbieraniem śmieci, kiedy można je spożytkować na znacznie bardziej potrzebne zadania. Warsztaty, animacje, pokazy oraz akcje ekologiczne zorganizowano w miniony weekend w Szanowskiej Księżnicy w ramach Dnia Dobrych Uczynków połączonego z obchodami Dnia Ziemi. Przybij piątkę. To jesteś świetny! Mamy Dzień Dobrych Uczynków. To już jest druga taka akcja, którą organizuje biblioteka wspólnie z 2 stowarzyszeniami. Bardzo dużo przyłączyło się do nas też partnerów. Ale jednocześnie z Dniem Dobrych Uczynków mamy też Dzień Ziemi. A dobre uczynki dla Ziemi, myślę, że to też jest warte podkreślenia. Jesteśmy dzisiaj otwarci dla wszystkich. Są animacje dla dzieci, są też porady dla rodziców, jest spotkanie autorskie. A w związku z tym, że akurat ten termin zbiegł się również z Dniem Ziemi. Mamy też ekodoradców, zarówno z powiatu, jak i z gminy. Są sadzonki, można się wymienić roślinami, przynieść, zaadoptować, wymienić. Także dużo się dzieje. Corocznie w ramach Światowego Dnia Ziemi, 22 kwietnia, Szanowska Biblioteka organizuje adopcję roślin. Za nami można zobaczyć taki kącik adopcyjny, gdzie można przynieść roślinę, można ją zamienić, można ją wymienić, można oddać w dobre ręce oczywiście. Ta akcja ma na celu, żeby roślin po prostu nie wyrzucać w naszych domach. Czasami są zbędne, są za duże, przeszkadzają i aby tego właśnie nie robić, najlepiej oddać je w inne ręce. Dzień dobrych uczynków i rzeczywiście bardzo dobra atmosfera, mnóstwo uśmiechów, o to chyba chodziło. Tak, dla nas to najważniejsze, żeby mieszkańcy tutaj, którzy przyszli do nas dzięki takiej pięknej wiosennej pogodzie, także pogoda też nam sprzyja, też to taki dobry uczynek, że właśnie tutaj przyjdą, poznają też bibliotekę, bo na przykład mamy osoby z Ukrainy, które tutaj są. Mam szczęście być wolontariuszką w Centrum Wolontariatu po sąsiedzku. Bardzo się cieszę, że dużo Ukraińców też chętnie się angażują w sprawy dobre. Chętnie korzystają ze szkoleń, starają się też być potrzebni, ważne. Każdy się stara robić dobre uczynki co dzień, nie tylko raz do roku. Ale bardzo się cieszymy też z takiego pięknego dnia i bardzo się cieszymy też z tego, jak Polacy przyjmują nas, witają, bardzo jesteśmy wdzięczni. Mamy i warsztaty, i stoiska wystawowe, mamy to połączone też Dzień Dobrych Uczynków razem ze Światowym Dniem Ziemi, bo dzisiaj jest akurat takie święto, więc tutaj ta ekologia, dobroć przenikają się wzajemnie, wystawcy są z nami. Ci, którzy byli z nami w zeszłym roku. Mamy też tutaj osoby, które są, czy instytucje, organizacje, które są z nami po raz pierwszy. No nie sposób wymienić wszystkich. Mamy też Komendę Powiatową Policji. Mamy pięknie przeprowadzone, bardzo ważne warsztaty wzmacniające dla kobiet o emocjach i o asertywności. I na przykład w dziale dziecięcym w bibliotece jest cały cykl od rana, od 10 nawet do 14:30. Chociaż wszystkie imprezy są do 14. Zaprosiliśmy dzieciaki w tym dniu aż na 3 spotkania. Pierwsze to było nasza wypróbowana forma, czyli czytanie na dywanie w ramach dyskusyjnego klubu książki. I tutaj maluchy,
Drugie spotkanie to Strefa Młodego Naukowca i tu z kolei świętowanie Dnia Ziemi, które obchodzimy. No a trzecie spotkanie to spotkanie autorskie w oddziale dla dzieci z prawdziwą pisarką, panią Anną Świątek, która wydaje w naszym tutaj miejscowym wydawnictwie Pactwa swoje przepięknie opracowane i cudownie napisane książki dla dzieci. Dzień Dobrych Uczynków jest po to, żeby każdy mógł coś dobrego zrobić, żeby każdy gestem, uśmiechem, nawet tym wspólnym przebywaniem, poświęceniem czasu dla innych, żeby to też było pokazane, że to jest ważne. No, pandemia nam udowodniła, że brak kontaktu z drugim człowiekiem, wspólnego spędzania czasu jest bardzo ciężki dla nas i dla naszego otoczenia. I to jest dla nas taka bardzo ważna rzecz, że dołącza do nas młodzież, dołączają osoby z Ukrainy, mieszkańcy i każdy chce zrobić coś dobrego, a na tym bazuje właśnie Centrum Wolontariatu, żeby łączyć, pomagać i żebyśmy mogli wspólnie zrobić coś dobrego dla naszego społeczeństwa. Logicznym myśleniem, szybkim liczeniem i umiejętnością pracy w grupie musieli się wykazać uczestnicy konkursu matematycznego Trójki w Trójce, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Chrzanowie. Jest to 6. edycja. W ubiegłym roku wróciliśmy po przerwie spowodowanej pandemią, także konkurs już jest od kilku lat organizowany. No są to zadania o podwyższonym stopniu trudności, troszeczkę inne dla uczniów klas trzecich, inne dla uczniów klas ósmych. Tutaj uczniowie rozwiązują zadania tekstowe, układają tangramy, ale również, jeżeli chodzi o uczniów klas ósmych, są to zadania typu sudoku. Kiedyś zastanawialiśmy się, jaki konkurs moglibyśmy zorganizować, ponieważ stawialiśmy w ogóle na rozwój matematyki i w szkole były prowadzone innowacje matematyczne. Dlatego postanowiliśmy, że warto te kompetencje matematyczne, które są przecież tak istotne we współczesnym świecie, rozwijać i kształcić wśród uczniów. I dlatego pracując nad taką koncepcją konkursu wymyśliliśmy, że będą to trójki. No jest to takie nawiązanie do numeru naszej szkoły, więc stwierdziliśmy, że praca zespołowa, praca w grupach, w trójkach będzie takim dobrym rozwiązaniem, a poza tym będzie się kojarzyła również z numerem naszej szkoły. Zamysłem powstania tego konkursu była przede wszystkim edukacja matematyczna młodych ludzi, uczniów szkół podstawowych, bo przecież matematyka to królowa nauki i cieszę się bardzo, że u nas w gminie taki konkurs jest, bo dzięki temu możemy rozwijać te umiejętności matematyczne, ale też i myślenia logicznego u młodych ludzi. Z okazji tego, że jest to gminny konkurs, wszyscy uczniowie dostaną nagrody. Wszyscy uczniowie są już zwycięzcami, dlatego że są mistrzami swojej szkoły w matematyce i dzisiaj każdy uczeń wyjdzie z tej szkoły z nagrodą. Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie organizują dla chętnych dorosłych Polaków bezpłatne jednodniowe szkolenia pod hasłem Trenuj z Wojskiem. Bądź gotów do działania. Dołącz do najlepszych. Trenuj jak żołnierz. Wojsko Polskie prowadzi nabór do różnego rodzaju projektów, które oferuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Najnowszym projektem jest właśnie zatytułowany Trenuj jak żołnierz. Polega on na odbyciu 16-dniowego szkolenia przez ochotników, które szkolenie jest podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap, tak zwany organizacyjny, trwa dwa dni, sobotę, niedzielę. Jest on realizowany w terminach 6-7 maja lub 13-14 maja lub 9-10 czerwca. Podczas tego etapu organizacyjnego ochotnik zapoznaje się z jednostką wojskową, poznaje teren tej jednostki, zapoznaje się ze sprzętem wojskowym, jakim dysponuje jednostka wojskowa. Również zwiedza salę tradycji, poznaje historię tej jednostki, jej specyfikę, przeznaczenie, jak również poznaje historię całego Wojska Polskiego. W trakcie tego etapu organizacyjnego również zostaje zapoznany z planem szkolenia, który ma być zrealizowany podczas etapu drugiego, tak zwanego szkoleniowego. Ten etap drugi realizowany jest w formie ćwiczeń wojskowych 14-dniowych, gdzie ochotnicy powinni nabyć podstawową wiedzę i umiejętności wojskowe w zakresie m.in. strzelania, posługiwania się bronią, taktyki, pierwszej pomocy, terenoznawstwa czy musztry.
To szkolenie kończy się przysięgą wojskową uroczystą, którą składają ochotnicy. Po złożeniu przysięgi, po zakończeniu szkolenia są przeniesieni do rezerwy pasywnej i mają status żołnierza rezerwy w stopniu szeregowego. W ramach tego drugiego etapu, poza zakwaterowaniem i wyżywieniem, również każdy ma zagwarantowane darmowe umundurowanie oraz uposażenie w wysokości 130 zł za każdy dzień szkolenia, czyli dokładnie taka sama stawka jak żołnierz rezerwy odbywający ćwiczenia wojskowe w stopniu szeregowego. Jeżeli chodzi o jednostki wojskowe, które realizują ten projekt, jest ich 30 na terenie całego kraju. Pierwszy etap, tak jak wspomniałem wcześniej, w te weekendy majowe lub czerwcowy, a natomiast drugi etap w miesiącu lipcu lub sierpniu, te 14-dniowe szkolenia. 30 jednostek, które jest wyznaczone do tego projektu, w tym jednostki na terenie województwa małopolskiego. Nie ma tutaj regionalizacji, więc mieszkańcy również powiatu chrzanowskiego mogą wybrać jednostkę, każdą z tych 30 wyznaczonych. Natomiast jeżeli chodzi o województwo małopolskie, tutaj projekt realizuje 5. Batalion Dowodzenia w Krakowie-Rządzce oraz 16. Batalion Powietrzno-Desantowy w Krakowie. Jeżeli chodzi o rejestrację do udziału w tym projekcie, to zasadniczą formą jest poprzez stronę trenujjakżołnierz.wp.mil.pl, gdzie znajdziemy podstawowe informacje na temat tego projektu. Możemy zapoznać się z harmonogramem, w jakich terminach, jakie jednostki realizują szkolenie, wybrać odpowiadającą nam jednostkę wojskową. Jest również, są dane kontaktowe do przedstawicieli z jednostek wojskowych i możliwość rejestracji właśnie poprzez podanie podstawowych danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. Kto może wziąć udział w takim szkoleniu? W takim szkoleniu wziąć udział mogą osoby pełnoletnie, które posiadają wyłącznie obywatelstwo polskie oraz dobry stan zdrowia. Kandydat w pierwszym dniu tego etapu organizacyjnego przechodzi badania przez lekarza w jednostce wojskowej. Natomiast jeżeli zdecyduje się na drugi etap, który jest już realizowany w formie 14-dniowych ćwiczeń wojskowych, to jeżeli nie posiada określonej kategorii zdolności do służby wojskowej, to również musi mieć przeprowadzone badania celem określenia tej kategorii i oczywiście musi otrzymać kategorię A, czyli zdolny do służby wojskowej, aby realizować te ćwiczenia wojskowe. Trenuj w wybranej jednostce na terenie Polski. Ty decydujesz. Szczegóły na www.mon.gov.pl. Przed nami majówka i uroczystości oficjalne z okazji tego święta oraz piknik. O szczegółach powie zastępca burmistrza Chrzanowa Jolanta Zubik. Zbliża się ta nasza chrzanowska majówka, dlatego też zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców do uczestniczenia w imprezach, które przygotowaliśmy właśnie dla mieszkańców naszej gminy. Rozpoczynamy 2 maja. Rozpoczynamy 2 maja o godzinie 12:00. Serdecznie zapraszamy na Plac Tysiąclecia na wspólne odśpiewanie hymnu państwowego razem z przedszkolakami naszych gminnych przedszkoli, a także na podniesienie flagi. Jednocześnie zachęcamy mieszkańców do wywieszenia flagi na balkonach czy w oknach. 3 maja najpierw oficjalne uroczystości. Tak, zaczynamy od mszy świętej i złożenia kwiatów przy tablicy na dzwonnicy oraz przy pomniku Zwycięstwa i Wolności na Placu Tysiąclecia, a potem serdecznie zapraszamy na pasaż za Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji. Tam bardzo dużo atrakcji, animacje dla dzieci, strefa gastronomiczna, gdzie wspólnie popróbujemy naszej regionalnej potrawy. Jakiej? Ziemniaki po cabańsku. Będą stoiska naszych jednostek kultury, a na zakończenie o godzinie 15:00 zakończymy tą naszą chrzanowską majówkę koncertem. Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do wspólnego świętowania. Wyposażenie i narzędzia pochodzące z niektórych warsztatów rzemieślniczych działających na terenie dawnego Chrzanowa oraz wytwory ich działalności można oglądać na nowej wystawie prezentowanej w Domu Urbańczyka. Staramy się nawiązywać do działalności mieszczan chrzanowskich, mieszkańców Chrzanowa, tych dawnych, powiedzmy bardziej nam bliższych, no a jedną z takich działalności była działalność rzemieślnicza
najstarszym cechem rzemieślniczym był cech rzeźnicki. Natomiast duża ilość rzemieślników to była na przykład reprezentowała szewców, bardzo dużo było szewców. W pewnym momencie znacząca liczba była tkaczy, zwłaszcza sukiennych, krawców. To były najliczniejsze zawody w Chrzanowie. Historia rzemieślnicza sięga czasów średniowiecza, wtedy kiedy powstał Chrzanów, powstało miasto Chrzanów. Natomiast najstarszy cech, czy bractwo właściwie, to jest XV wiek. Wystawa została tak zaplanowana, że można tu zobaczyć artefakty związane z działalnością rzemieślniczą. A więc po pierwsze narzędzia rzemieślnicze, warsztaty rzemieślnicze i produkty działalności różnych profesji. To jest jedna część z zebranych eksponatów. Natomiast druga część to są dokumenty cechowe, dokumenty brackie, księgi, przywileje wydawane przez właścicieli miasta właśnie dla poszczególnych cechów rzemieślniczych, pieczęcie, czyli taka dokumentacja związana z działalnością rzemieślniczą w naszym mieście. Także myślę, że to łączy jakby dwie strony tego tematu. Eksponaty zaprezentowane na tej wystawie czasowej pochodzą ze zbiorów własnych muzeum, ze zbiorów Muzeum Małopolski Zachodniej. Wypożyczyliśmy też część eksponatów ze skarbca parafii świętego Mikołaja w Chrzanowie, a także od cechu rzemiosł różnych, który trwa od prawie 400 lat w naszym mieście. Natomiast też część eksponatów pochodzi ze zbiorów prywatnych. Są to pamiątki po ostatnich mistrzach cechowych, czy to Bractwa Świętej Anny, czy cechu krawieckiego pod wezwaniem świętego Antoniego. Muzeum w Chrzanowie, kiedy organizuje wystawy czasowe, tak sobie postanowiliśmy na zgromadzeniu kustoszy, że wszystkie wystawy, które odbywają się w ciągu roku, będą podzielone na swego rodzaju bloki, że będzie blok tematyczny, będzie blok historyczny dotyczący stricte historii naszego miasta, będzie też blok galeryjny, gdzie będziemy prezentowali sztukę współczesną artystów rodzimych czy pochodzących z naszego regionu. Natomiast jeżeli chodzi sensu stricte o tą wystawę, jestem bardzo dumny, że ta wystawa doszła do skutku, bo jest to ponad 6 wieków historii naszego miasta zgromadzone u nas w muzeum, czy w innych zbiorach, dzięki czemu będziemy mogli przybliżyć zarówno zawody, postaci, które się przewinęły przez te 6 wieków istnienia cechów rzemieślniczych i bractw religijnych w naszym mieście. Taki przyświeca nam cel, żeby przypomnieć naszym mieszkańcom, naszym mieszczanom chrzanowskim, bogatą i przepiękną historię naszego miasta i całego regionu.
Marcin Różalski, utytułowany polski zawodowy kickbokser, ale także zawodnik Muay Thai i mieszanych sztuk walki, wagi ciężkiej, prowadził w Chrzanowie trening na zaproszenie Warrior Factory Chrzanów. To kolejne takie seminarium organizowane przez tą chrzanowską szkołę. Czyli bijemy cios, przedni sierp, ja wchodzę, jest sierp na odejściu, ja wchodzę, sierp prosty, no. Sierp prosty i znów dokładamy cios sierpowy. Mistrz Marcin Różalski zawitał dzisiaj do liceum pierwszego ogólnokształcącego w Chrzanowie. Pokazane są techniki z Muay Thai i kickboxingu, a także MMA. Także cała gama technik z różnych styli. Na co dzień ćwiczący tutaj zawodnicy mogą od praktyka usłyszeć różnego rodzaju podpowiedzi, jak zachowywać się już w walce, nie tylko na treningu. Jest to jedyna okazja, aby poznać mistrza osobiście, porozmawiać z nim, a także usłyszeć cenne wskazówki, które wzbogacą warsztat techniczny, a także jest to, myślę, że dla osób, które są pierwszy raz na treningu, bo są też i takie osoby, które pierwszy raz biorą udział w seminarium, złapią bakcyla, mogą kontynuować, iść po prostu za ciosem. Prosty, tak, sierp. Teraz patrz. Ja biję w ten sposób. Tu. Druga strona, jak traficie rzepem, nie ma żadnego zabezpieczenia. Zatem tu z tego dystansu bijecie w ten sposób. Czy to, co dzisiaj możemy zobaczyć na seminarium, to jest rzeczywiście to, co ćwiczycie także na co dzień w klubie? Tak, jest to na pewno jeden z elementów, który trenujemy w klubie. Nie ograniczamy się tylko do tego, że trenujemy Muay Thai i robimy tylko tak przy tych seminariach. Robimy z jiu-jitsu, z boksu. Uczestnicy mogą poćwiczyć tak samo inne dyscypliny, wybrać sobie to, co dla nich najbardziej pasuje. Pan Marcin nie tylko podpowiada, ale on wyłapuje błędy, jakby ustawia w tych pozycjach, w których źle zawodnicy się zachowują. No o to chodzi. O to chodzi właśnie, że taki człowiek przychodzi i musi to wyłapać właśnie. Co robimy źle, nad czym musimy popracować. Jest takie coś, że można mówić im w klubie czasami niektórymi tłumaczyć, ale słuchając rad od mistrza takiego, jak Marcin na przykład, no to jest wow. Jak się patrzy na mistrza, to myśli pan, że rzeczywiście myśli się o tym, że każdy z nas może próbować, może zawalczyć, zwłaszcza ci najmłodsi, bo są tutaj kilkuletnie dzieciaki nawet. No jasne, że tak. Wszystko zależy, żeby się przyłożyć do treningów i można coś osiągnąć. Muay Thai, prowadzimy treningi dla dzieci od lat 5, jeżdżą na zawody w takich dyscyplinach niekontaktowych, czyli kopnięcia na czas, walka się, oni już mają taki zalążek tego sportowego życia, także jak najbardziej. Właśnie, kto może przyjść, czy jeżeli komuś, nie wiem, nagle koło 40 zamarzy się, żeby jeszcze trochę potrenować, to choćby dla własnego zdrowia można? Jasne. My mamy przedział wiekowy od 5, dajmy na to, do bez ograniczeń i przychodzą ludzie z różnym stażem. I są chłopaki, co startują, są po prostu, większość ludzi na przykład jest takich, co przychodzi poćwiczyć dla siebie, poruszać się. Każdy znajdzie miejsce u nas w klubie. Idzie cios sierpowy, zanurkowałem, wchodzę w klamrę. Kleję się z partnerem, czy go mogę przekręcić, czy wejść na obrót. Rozumiecie? Kleimy się. Jak się uczyć to od najlepszych, szczególnie od mistrzów, którzy przysłowiowe zęby zjedli na danym sporcie, a uczyć się od pasjonatów, od zawodowców, to jest wyjątkowa taka okazja. Cieszę się, że mogę współpracować z Przemysławem Peszko z Warrior Factory w Chrzanowie. Cyklicznie, co kilka miesięcy organizujemy takie seminaria wspólnie. W Chrzanowie, myślę, że to już można powiedzieć, jest kolebka mistrzów, bo coraz większe nazwiska do nas przyjeżdżają i na pewno będziemy kultywować te tradycje. Już zapraszam na kolejne seminaria, które już niebawem. To nie pierwszy tak uznany sportowiec, który podpowiadał tutaj zawodnikom, jak walczyć, jakie techniki wykorzystywać. Zgadza się. Naszymi gośćmi w Chrzanowie był jeszcze mistrz Krzysztof Diablow-Łodarczyk i trener Jan Dobrzyjałowski, Tomasz Sarara, Fiodor Czerkaszyn, Marcin Różalski, a kolejne nazwiska będą równie mocne, także szykujcie ochraniacze, rękawice i dobry humor ze sobą. Już za 2 tygodnie, 14 maja w Chrzanowie, odbędzie się Bike Atelier MTB Maraton, czyli prawdziwe święto rowerzystów. Do Chrzanowa zjadą wielbiciele 2 kółek z całej Polski, by pokonać trasy na terenie Chrzanowa, Babic i Trzebini. Atrakcji nie zabraknie zarówno dla zawodników, jak i kibiców.
WTB Maraton. Drugi raz na terenie powiatu chrzanowskiego, pierwszy raz w Chrzanowie. W zeszłym roku ta impreza przyciągnęła blisko 700 uczestników. Liczymy, że w tym roku będzie podobnie. Zapraszam wszystkich, całe rodziny, bo to będą trzy różne trasy, od takiej właśnie rodzinnej 20-kilometrowej po trasę już dla prawie że zawodowców 60-kilometrowa przez teren gminy Chrzanów, gminy Babice oraz fragment gminy Trzebinia. 14 maja o godzinie 10.30 start na placu Tysiąclecia, meta również na placu Tysiąclecia. Z tego placu Tysiąclecia będziemy udawać się w kierunku Kościelca, a dalej Płaza, gmina Babice, potem powrót przez Piłę Kościelecką do centrum Chrzanowa. Trasy nie tylko dla już takich, można powiedzieć, półzawodowców czy zawodowców, ale także dla tych, którzy chcą spróbować jazdy w terenie, bo MTB to właśnie jazda po bezdroży. Nie jest to rajd rowerowy, będą to zawody sportowe, zawody dla takich rowerów górskich, rowerów, które potrafią jeździć właśnie poza utwardzonymi ścieżkami, ale zróżnicowanie poziomu trudności tras jest na tyle szerokie, że zarówno amatorzy czy osoby, które dopiero próbują swoich sił w tego typu jeździe na rowerze, znajdą coś dla siebie, jak i ci, którzy już jeżdżą na takie imprezy, są bardziej zaawansowani, również dla nich przygotowaliśmy trudniejszą trasę. Nawet ci, którzy nie chcą jeździć, obawiają się na razie jeszcze startu w tych zawodach, warto, żeby się pojawili na starcie, mecie, bo tam miasteczko rowerowe, a na trasie no, czekamy na kibiców chyba. Tak, oczywiście zapraszamy wszystkich kibiców na trasy, natomiast każdego, kto kocha rower, kto jeździ na rowerze, zapraszam na Plac Tysiąclecia, to po prostu będzie święto rowerzystów, duże miasteczko rowerowe, będzie można porozmawiać, poznać fajnych ludzi, no i też spróbować swoich sił w zawodach, do czego też serdecznie zachęcam. Teraz jeszcze zaproszenia na wydarzenia, które w najbliższych dniach odbędą się w gminie Chrzanów i okolicach. 29 kwietnia w sali teatralnej Moksir Chrzanów odbędzie się spektakl baletowy Jadwiga w wykonaniu Teatru Tańca Lilia o godzinie 17. Wydarzenie rozpoczyna cykl imprez majówkowych w Chrzanowie. Odbędzie się on w sobotę, 29 kwietnia o godzinie 17. Gdzie? Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Przybywajcie! Ósmego maja rozpoczyna się Tydzień Bibliotek pod hasłem Moja, Twoja, Nasza Biblioteka. W ramach tego wydarzenia zaplanowano m.in. wiosenny kiermasz książek, spotkanie autorskie z ilustratorem Marcinem Bruchnalskim, 9 maja o godzinie 17 warsztaty z Anną Pastwą w Filii w Balinie czy Barbarą Sadurską w Pogorzycach. Ponadto 12 maja o godzinie 17 w głównej siedzibie biblioteki muzyczno-poetyckie spotkanie z Piotrem Kłeczkiem, chrzanowskim bardem oraz Katarzyną Miarczyńską Kłeczek, poetką. Tego dnia także rozstrzygnięcie konkursu ogólnopolskiego Czytany obraz malarstwo Michała Kwarciaka, połączone z wernisażem wystawy. Oraz o godzinie 17 w ramach Wszechnicy Chrzanowskiej spotkanie autorskie z Wojciechem Molendowiczem zatytułowane Loko, Tomasz Marczyński, opowieść nie tylko o kolarstwie. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na kolejną edycję Kulturalnego Warzywniaka, która odbędzie się 19 maja o godzinie 9.30 na pasażu za Moksir. Wspólnie z uczniami przedszkoli i szkół podstawowych zrobimy ekologiczne zawieszki, zasadzimy rośliny miododajne i oczyszczające powietrze oraz warzywa w naszych kulturalnych kręgach, które znów zakwitną bujną zielenią. I jeszcze sprawdzamy, co proponuje Kino Sztuka. Dla najmłodszych animacja Super Futrza gratuje świat.
Film opowiadający o śwince morskiej wyruszającej w niebezpieczną misję. Każdego ranka powtarzam sobie, że jestem świnką morską. Super futrzakiem. Super futrzak znowu lata. Wystarczy jeden łyk wody z mojej butelki i zmieniam się w super futrzaka. Uwielbiam być futrzakiem. Dobierzecie się w pary i zrobicie film o naturze. Będę w parze z pierdziochem. Antek, nie wolno nikogo przezywać pierdziochem. Musimy się spotkać. Czuję, że będą kłopoty. Cześć! Udasz się w podróż w czasie. Ale to jest super! Tylko jakoś tak ponuro. Czy to jest dorosły Antek? Mamy problem z pszczołami. Mamy problem! OMG! Jak to się teraz mówi? Muszę ocalić pszczoły. Kto uwolnił was od pszczół? Antek! Antek! Pszczoły! Emilko! Jest gorszy niż w dorosłości. To po prostu coś wspaniałego. Super futrzak, ratuj świat. Nie zadzieraj ze mną. Mam 4 czarne i 4 żółte pasy w karate. Haja! Ponadto polski thriller Wyrwa z Tomaszem Kotem, Karoliną Gruszką i Grzegorzem Damięckim. Dostałam zlecenie. Zapłacą mi za to przecież. Od roku jeździsz na te wyjazdy. Ile tego było? 6? Nie, 7. Nie wszystko kręci się wokół ciebie. Mama nie miała już jakoś wracać? Coś jej wypadło. Co się dzieje? Zniknęła. Janina Tomska, ona tu nocowała przedwczoraj. Kojarzy ją pani? Była tak strasznie smutna. Powinniśmy częściej rozmawiać. Bardzo mi zależy na tym adresie. Obaj doskonale wiemy, po co jechała. Okazuje się, że mało w ogóle o niej wiedziałem. Gościu, ty serio nie czajesz, co się tutaj dzieje. Nie mieszaj się w to po prostu. Taki tchórz jak ty nie zasługiwał na kogoś takiego jak Nina. Ktoś bardzo, ale to bardzo skrzywdził Janeczkę. Wiem kto i nie mogę tego tak zostawić, rozumiesz? Pieprzona mafia. Z tymi gnojami nie ma żartów. Teraz grywa? A jak przyjadę jutro w nocy? Będziesz grzecznie spał, a ja ci podpalę kurwa chałupę, to co? Cel będzie fajny? To była jakaś zwykła tiruwa. I to już wszystko w dzisiejszym programie Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej. Codziennie mogą nas Państwo oglądać na YouTube i Facebook. W sieci kablowej z nowymi informacjami pojawimy się jak zwykle w piątek o godzinie 17. W imieniu całej redakcji życzę Państwu długiego i udanego weekendu. Do zobaczenia.